liczę na to, że będzie rezonował z widzami, że to nie będzie serial fajerwerków i dramatycznych, burzliwych akcji, ale taki łagodny, który bardzo delikatnie wejdzie w duszę i będzie długo zadawał pytania, będzie prowokował w bardzo łagodny sposób te nasze relacje, które się odbywają w naszych domach. A jakim reżyserem jest Adrian Panek, bo to on tutaj robił ten serial? Chciałem zażartować. Nie wiem. Nie widziałem go na planie. A, nie żartuję. Adrian jest cudownym reżyserem. Przede wszystkim jest bardzo dobrym człowiekiem. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kino Rozmowy. Dziś porozmawiam o serialu Powrót z Bartoszem Topą i Wojciechem Mecwaldowskim. Zapraszam serdecznie. Materiał dawał już sporo odpowiedzi. Natomiast z Adrianem Pankiem, reżyserem, uznaliśmy, że to zmartwychwstanie będzie zmartwychwstaniem jeden do jednego. Znaczy ten facet po prostu budzi się w trumnie, próbuje przebić deski, wyjść z grobowca i żyć. Może trochę z innym nastawieniem niż wcześniej, przed śmiercią. Ale to życie będzie jego drugą szansą. To życie będzie nasączone nowym potencjałem. Postanawia zmienić swoje życie pod wpływem też zdarzenia, które miało miejsce po jego zmartwychwstaniu i trochę wycofuje się w taką przestrzeń niezauważonego. Opowiada o tym, co się wydarzyło tylko swojemu najbliższemu przyjacielowi i zaczyna prowadzić nocne życie. Ja myślę, że budowanie relacji i pogłębionych relacji są chyba najważniejsze i takie relacje możemy nazywać przyjaźnią, które są weryfikowane w różnych trudnych sytuacjach i gdzie trzeba pomyśleć o sobie, pomyśleć o innych i gdzieś razem współpracować. Albo usłyszeć coś, co może być dla nas trudne i nie do przyjęcia, z czym się nie godzimy, a ktoś inny z zewnątrz może nam to pokazać i dzięki temu mamy refleksję, możemy zmienić swoje dotychczasowe reagowanie na te konkretne sytuacje. I o tym gdzieś jest ten Jan, o tym gdzieś są jego perypetie i to, że podejmuje wyzwań nowych. Jak wcześniej tego nie robił, tak teraz ma szansę, ma możliwość. I bardzo podobnie jest też z innymi bohaterami tego serialu. Myślę tu o Kostku, myślę tu o mojej żonie, o jej przyjaciółce. To są bardzo silnie, mocno, fajnie zarysowane postaci, które gdzieś tam burzą ten obraz takiego stereotypowego myślenia o kobietach po śmierci swoich najbliższych mężów, kochanków, partnerów. Otwierają się na to, są bardzo odważne, są silne, potrafią o tym mówić, ale potrafią też działać. I to jest fajne, żeby z tym takim nowym spojrzeniem trochę dzisiaj wpuścić w widza taki ferment, bo chyba o to chodzi, żeby zwiększać jakość, czy zmieniać jakość swojego życia. I ten serial, mam wrażenie, jest taką inspiracją dla nas też. Przede wszystkim komediowy. Myślę, że ten jakby temat śmierci, zmartwychwstania jest podany w bardzo lekki sposób. Lekki, ale z jakimś przymrużeniem oka, z dystansem, żebyśmy się mogli też oswoić z tymi faktami i z taką nową rzeczywistością. Ja gdzieś mam taką teorię, że codziennie budzimy się, codziennie zmartwychwstajemy i budząc się po nocy podejmujemy nowe wyzwania, na nowym polu działamy, bo jest inaczej słońce ustawione, bo pies przebiegł trochę inną drogą, bo dziecko się inaczej zaśmiało albo zapłakało, albo nie wiem, jajko nam spadło i się roztłukło i możemy reagować na to tak albo tak.
To jest całe spektrum, które nam pokazuje, więc myślę, że kwestia świadomości tego, że to nasza interpretacja świata ma wpływ na to, co widzimy, no jest najważniejsza. Jest to na pewno ciekawa forma powrotu do rzeczywistości i zmartwychwstanie. Wiesz co, są jakieś takie medyczne przypadki, że rzeczywiście był stwierdzony zgon i ktoś tam się budził, więc to nie jest czysta bajka i fikcja. Więc gdzieś naturalnie się nad tym zastanawiasz, ale też... Wiesz co, ja ogólnie mam tak chyba w życiu, że nie zastanawiam się nad rzeczami, na które jakby nie mam wpływu, albo nad których jakby nie chcę myśleć, więc raczej jak padały pytania, jak sobie wyobrażamy, jaki, nie wiem, pogrzeb, albo co, jakie utwory, nigdy o tym nie myślałem i nawet nie chcę myśleć i nie będę teraz do wywiadu myślał, bo ktoś chce dowiedzieć się, jakby wyglądał ewentualnie pogrzeb czyjś i co by chciał, co kto chciał, żeby na nim leciało. Chyba ta samotność. Chyba to gdzieś, gdzie facet jakby jest w związku ze swoją miłością i gdzieś doszli do jakiegoś punktu, gdzie nie umieją ze sobą rozmawiać, nie umieją się słuchać, nie umieją ze sobą jakby nawet przebywać. I gdzieś po prostu czuję się jakby samotny. Nawet tam jest jakaś scena, pamiętam, gdzie mówię do Jana, że ludzie ogólnie są bardzo samotni. I gdzieś wydaje mi się, że wtedy mówiłem jakby o sobie, o swoim bohaterze, nie? O Konstantym. Ogólnie dobrze się bawiliśmy na planie, tylko że jakby tematy, które graliśmy, emocje, które były, no czasami są takie, że ciężko nazwać to zabawą po prostu. Wiadomo, że ja i Bartek i Magda Walach i Marysia Dębska kochamy jakby swój zawód i to, że jesteśmy na planie i możemy robić coś wartościowego, to oczywiście, że się cieszymy. Ale czy jest zabawa na planie? W sensie, wiesz, no ja też muszę przyznać, od 21 lat się bawię. Ja nie pracuję, tylko się bawię. No, idę, robię cudowne rzeczy i wracam do domu. Nie czuję, że pracuję. Nie czuję, że muszę wstawać, iść, przybić pieczątkę i wrócić do domu. Tylko mam akurat wielkie szczęście w życiu, że mój zawód jakby nie jest dla mnie pracą. Jest po prostu przyjemnością. Więc to już jest sama przyjemność i zabawa. Ale to, jak graliśmy, to, co mieliśmy do grania, no raczej zabawą nie było. Było czasami jakby trudne po prostu, żeby się zrozumieć jako ludzie, no bo gram jakby coś, co jest naprawdę abstrakcyjne. No mój przyjaciel zmartwychwstał. No, to nie jest, wiesz, promocja. Chciałem powiedzieć, w jakim sklepie, a nie mogę, bo zaraz później powiedzą, że reklamuję ten sklep. Tak, znaczy mi chodzi ogólnie, że życie jest pewnego rodzaju taki, wiesz, armagedon. Znaczy, no... nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Tyle, że gdzieś my chcielibyśmy, żeby było łatwo. No. Nie chcemy się męczyć, nie chcemy cierpieć, kurczę. Nie chcemy, wiesz, tych wszystkich chorób. Nie chcemy tych wojen. Chcemy, żeby wszyscy się po prostu kochali, żeby każdy miał wybór, był szczęśliwy. Nie chce sąsiad robić, co ma robić, tylko żeby nie przeszkadzał, nie wchodził na mój ogródek. Wiesz, żeby wszystko było dobrze, ale tak naprawdę nigdy tak nie będzie. No. Chyba, że u siebie na ogródku. Polecam ogródki. Dziękuję, że oglądaliście Kino Rozmowę. Do zobaczenia.